Kiedyś, pewnego pięknego dnia, zostanę tutaj zrzucony, podwieziony przez kogoś i rowerem wrócę do Auckland i dalej na południową wyspę. Ale to będzie kiedyś, jak będzie na to czas i możliwości. A jeżeli już jesteśmy przy wyznaczaniu sobie celów i goli i stwierdzaniu, że kiedyś przejadę, kiedyś zrobię, to porozmawiamy sobie o mądrych celach. Nie mam pojęcia, jak ten akronim wygląda w języku polskim, bo w języku angielskim jest to akronim SMART. Czyli SMART Goals. Mądre cele. Czym jest SMART? SMART to akronim od S Specific. Czyli dokładne, konkretne. Jeżeli naszym goalem jest utrata wagi, wezmę to jako przykład, bo to się dobrze komponuje do tego, co chcę powiedzieć. Jeżeli naszym goalem jest utrata wagi, to mówienie schudnę coś, to nie jest cel, to nie jest goal, to jest takie pierdzielenie. Bez sensu, bez żadnych efektów. Osoby, które to robią, przeważnie nie osiągają żadnych sukcesów. M, measurable, zmierzalne. Jeżeli moim celem jest schudnięcie, niech to będzie schudnięcie 4 kg, 3 kg, 5, nieważne. Odchudzanie jest mierzalne. Jeżeli moim celem jest zostanie astronautą, to ciężko jest zmierzyć postęp zostawania astronautą. To warto mieć na uwadze. Kolejna literka to A. Attainable, czyli możliwy do osiągnięcia. Jeżeli sobie postawię cel, że w ciągu 5 lat zostanę koszykarzem NBA, no wiecie, może się to nie udać. Dlaczego? Bo nie jestem wysokim czarnym facetem, tylko w miarę przeciętnym wzrostem białym facetem. Sorry. Poza tym nigdy nie grałem w koszykówkę. Dlatego attainable to nie w tym przypadku. Jeżeli postanowię sobie zrzucić 30 kg do lipca, jest to cel, który jest specyficzny, konkretny, mierzalny, zdecydowanie nieosiągalny. ER, literka R. Swoją drogą, Nowozelandczycy nie potrafią zrobić dźwięku R. Robią dźwięk R od relevant albo relatable albo realistic. W zależności od tego, gdzie poszukamy ten akronim, on się troszeczkę zmienia. W skrócie, ten cel powinien być osadzony w naszych realiach. Jeżeli nagle chcę zacząć się wspinać i trenować wspinaczkę, ale zupełnie nie mam czasu na to, żeby się wspinać z tego względu, że nie mam po prostu żadnego miejsca, gdzie mogę włożyć kilka godzin treningu wspinaczkowego. Jeżeli mieszkam na pustyni i chcę pływać, to także nie będzie to realne. Także słowo realistic odgrywa ważną rolę. Niech ten cel będzie realny. Jeżeli nigdy w życiu nie trenowałem triatlonu i teraz sobie postanawiam, że zrobię stop 4,5 godziny w pół Ironmanie, po prostu, to może być mierzalne, może być specyficzne, może być nawet osiągalne, ale nie będzie realne. Ostatnia literka w słowie SMART to time bound albo timely. Czyli trzeba po prostu narzucić na to jakieś ramy czasowe. Powiedzenie sobie, że schudnę 4 kg nie ma tak mocnego wydźwięku jak powiedzenie schudnę 4 kg do 1 kwietnia. Dlatego jeszcze raz. SMART. Specific. Measurable. Attainable.
realistic, timely. Dlatego jeżeli ustalacie sobie jakieś cele na rok 2020, jesteście już poza tym pierwszym miesiącem, gdzie zrobiliśmy te hura cele, które na pewno nie wyjdą, bo te cele na nowy rok to przeważnie końcem stycznia odpadają. Jeżeli teraz chcecie sobie ustalić coś rzeczywiście takiego, co będziecie w stanie wykonać, to pamiętajcie o tym akronimie i niech wasze cele będą mądre. A tymczasem ja się wspinam i wspinam. Moim celem jest dojście do samochodu w ciągu 20 minut. Specyficzne, mierzalne, mamy dystans, osiągalne, nie jest tak daleko, realistyczne, bo idę, więc gdybym szedł w drugą stronę, to może niekoniecznie. I time bound, czyli z określonym czasem 20 minut. No, życzę wam, żeby wasze cele były mądre i żebyście dali radę je zrealizować. A tymczasem jedziemy dalej.